Nieznośne wagony miały świetną zabawę. Jej, co tu się dzieje? Hirek nie wiedział, że wagony potrafią być aż tak nieznośne. A jednak nadal nic im nie powiedział. Bądź uprzejmy i miły. Pamiętaj, jesteś mistrzem na torach. Wtedy Diesel strasznie się zdenerwował. Przestańcie! Łuki buch, łuki buch! Tak, mam dosyć. Nie będę więcej miły. Ja jestem mistrzem na torach. Teraz wam pokażę. Hirek zatrzymał się tak nagle, że trzy wielkie beczki ze śmietaną wyleciały wysoko w powietrze. Tylko nie to. I całkiem ochlapały grubego zawiadowcę. I Edzia, i Hirka. Moje spodnie. O nie. Gruby zawiadowca był cały w śmietanie i był naprawdę bardzo zły. Hirku, spowodowałeś chaos i opóźnienia i okropnie pobrudziłeś moje spodnie. Naprawdę, tak mi przykro. Diesel próbował się wymknąć, ale Tomek zajechał mu drogę. Diesel, a dokąd uciekasz? Hirku, czemu Diesel pchał ciebie i nieznośne wagony? Diesel? To byłeś ty? Więc to ty tak szarpałeś i hamowałeś? A także to on rozlał rano twoje mleko, Hirku. Diesel? Wybacz. Bardzo się na tobie zawiodłem, Dieslu. Musisz się nauczyć, jak postępować z nieznośnymi wagonami. Ale ja... tak jest. A najlepiej nauczysz się tego właśnie od Hirka. Tak jest. Hirek był bardzo dumny. Hirek pracował z Dieslem, aby Diesel nauczył się, jak postępować z nieznośnymi wagonami. Ja wam pokażę. Nie, Dieslu. Musisz być uprzejmy i miły. Któregoś dnia może i ty zostaniesz mistrzem na torach. Dobre wagony. Grzeczne wagony.